dla mnie. Leży idealnie. Nie zniechęcaj się tak od razu. Wiesz, że ja takich rzeczy nie noszę. Pniesz się w górę w świecie, musisz na to wyglądać. Dużo się teraz zmieni, będziesz rozmawiał z innymi ludźmi. A nie przed nimi wyglądał. To pomaga. Nikogo to nie obchodzi, co mam na sobie. Czerpiesz ogromną radość z udawania ignoranta, co? Bynajmniej. Swoją pozycję trzeba zaznaczyć wyraziście. Twoja prezencja musi robić wrażenie. Szyk, Karol. Szyk. No. To coś mówi o człowieku. Na byciu jednym z wielu nic nie ugrasz. Wygląda na to, że właśnie ja będę tym kuriozum wzbudzającym ciekawość. Kupiłem go specjalnie dla ciebie. Idziemy. Gdzie twój garnitur? Zdecydowałem się go nie zakładać. Szacunek powinieneś okazać. Spokojnie, Albert. To jego decyzja, niech tak zostanie. Wielki dzień. Jesteś gotowy? Chcę, żebyś pamiętał. I wbij to sobie do głowy. Od teraz wszystkie wyskoki. Nie teraz, jestem zajęty, mam was w dupie. Koniec z tym. Odpowiadasz bezpośrednio przede mną, rozumiesz? Rozumiem. No. Gratulacje. Aś to pajak. Trzymaj. Gratulacje. Gdzie jest Vincent? Powinien już być. Nie będziemy na niego dłużej czekać. To jest dobry rok dla nas wszystkich. Rośniemy w siłę, zarabiamy jak nigdy. Dlatego nasza orientacja musi być ekspansywna. Stawanie nam na przeszkodzie byłoby zgubą tych, co się odważą. A je. Wiemy, dlaczego tu dziś jesteśmy, więc przejdę do rzeczy. Ten dzień jest celebracją twojej przyszłości, Karol. Dosyć biegania po ulicach. Od teraz będziesz traktowany inaczej. Będziesz widział więcej i wiedział więcej, ale pamiętaj. Bierzesz na siebie ogromną odpowiedzialność. Na zdrowie. Zdrowie, panie. Starożytni Rzymianie robili taki ekstraktywny sos, esencję. Piekielnie chodliwy dodatek do potraw z rozkładających się rybich trzewi. Między innymi z makreli właśnie. Żyli nad morzem, nic dziwnego. No. To nie był wynalazek Rzymian jako taki. Przejęli go chyba od Kartagińczyków. Garum, tak się nazywał. Oni brali wszystko, wyobraźcie sobie. Wątpia, tusze, łuski, głowy, często krew. Dorzucali sól, niekiedy zioła do smaku i wystawiali w amforach na słońce. Przykrywali sieciami, żeby zwierzęta nie miały dostępu. I tak stało sobie parę miesięcy. Fermentowało. Dopiero po tym czasie, nie wcześniej, nadawało się do tego. Weźcie te pieniądze, ja ich nie chcę. Awansujcie kogoś innego. Teraz to już jest na to za późno. Ale ma rację. Jestem ostatnią osobą, której należy się ta nominacja. To prawda. Sprawa jest zamknięta. Idę dalej. Wiesz, że tak się nie da. Posłuchaj, brata. Nie tym razem. Spójrz na mnie. Dlaczego ty to robisz? Z tobą od zawsze były problemy. Każdą egzystencją rządzi jakieś fatum. Powinieneś być wdzięczny swojemu bratu. Kto wie, co by z tobą było, gdyby nie on. Gdzie byłby ten twój cały rezon, gdyby nie opiekunka, co? Pająk? Puść mnie! Szalałeś! Puść! Dosyć! Zabiję cię! Puść! Dosyć powiedziałem.
Niech przemoc stanie się wyrazem miłości do drugiego człowieka, a wszyscy będziemy się kochali. Wincent. Przepraszam, że tak wyszło, ale jeden gość. Myślałem, że nie odpuści. Co zrobisz? Coś dla szefa. Dziękuję. Dziś przyjechał Pecorino Nero z mleka owczego. Fantastyczny, dojrzewający według rodzinnej receptury. Niech ty naprawdę chcesz mnie pędzić do piachu. Mogę też? Wiesz, bracie, śmiało. Z przyjemnością. Największe pragnienia ludzkie zawarte są w jedzeniu i piciu. Kurwa, nie możesz tak reagować na każdy przytyk. Kim on jest, żeby mnie tak traktować? A ty co? Tacy różni jesteście od siebie? Daj mi spokój. Boisz się prawdy o sobie. I tak cię nie przekonam. Nie masz już własnego zdania, Cyryl. Jak się na coś decydujesz, to się tego trzymasz. I robisz wszystko dokładnie tak, jak ci każą. Jestem częścią większej całości, nie inaczej niż ty. Myślałem, że to wszystko ci jakoś zmotywuje. Gadałeś bzdur, Gustawowi. On nigdy by mi nie dał niczego od tak. Ty wiesz, jak trudno było go przekonać, że zaczniesz w końcu traktować swoje obowiązki poważnie? Dlaczego ty mi kupujesz nie wiadomo jaki garnitur, którego wiesz, że nigdy nie założę? Robisz coś w ukryciu za moimi plecami, a potem wielce zdziwiony patrzysz na mnie, jak gdyby moje zachowanie to była potwarz! Karol! Jesteś jedyną rodziną, jaką mam. Chcę ci pomóc. Masz dobre intencje, ale źle nimi dyrygujesz. Zastanów się. Przemyśl to jeszcze. Kurwa, jaki ty jesteś nieprzyjednany! Po prostu postawiłeś mnie w tej sytuacji, bo ty tak chciałeś. Znowu sobie skaczecie do gardeł z Albertem, co? Cześć, Vincent. Z nim się nie da inaczej. On nikogo nie lubi. A ty nie jesteś głupi, nie daj się prowokować. Moje słowo. Cyryl jest od nas wyżej rangą, a ja staram się, żeby Albert miał pełną gębę i miał czym popić. Inaczej by się udusił. Mam coś dla ciebie. Kup sobie garnitur, nowy kapelusz. Nie możesz przecież dłużej biegać w tych łachach. No wiesz, bracie, zasłużyłeś. Zostawię sobie. Nie było cię wcześniej, odchodzę. Żartujesz sobie? Mówię poważnie. W sumie to powinienem już iść. Przecież dopiero co przyszedłem. Chodź, siądziemy. Zjemy coś. Wszystko mi opowiesz. Posprzątaj ten bałagan, który narobiłeś. Świetny ten nowy ser. Mój pradziadek stworzył recepturę. Wspaniały. Vincent, ty będziesz wiedział, gdzie się Rzymianie to garum nauczyli robić. A, po II wojnie punickiej, kiedy pokonali Kartaginę. A. Przejęli też od nich kulinarne praktyki. To dobrze mówiłem. Sycylia stała się pierwszym ośrodkiem produkcji garum. I przynieś więcej wina. Ile tego przyjechało? Wystarczy, szefie. No długo. Bardzo mnie to cieszy. Powiedziałem Karolowi, żeby zrobił sobie dzisiaj wolne. Niech się przygotuje na wieczór, a ja za niego zrobię rekiet. Przy okazji przypomnę sobie dawne czasy, prawda, Karol? Prawda? No. Nic z tym nie zrobię. Wygląda tak samo jak rano, kiedy się widzieliśmy. Wszystko idzie bez zarzutów. Gdziekolwiek się nie pojawię, pieniądze już na mnie czekają. Ludzie przyjmowali mnie z otwartymi rękami. Do czasu oczywiście, dopóki nie trafiłem na tego starego cyrulika z głównej. Tego, co tam strzyży, odkąd pamiętam. No, zmora ten człowiek. Każdy miał z nim piekło. To jest jego sklep i basta. Ale nieugięty jest. Wielu gości zwątpiło w siebie, gdy się na niego nacieli. Nic dziwnego. My z Cyrylem, to dawno temu było, to we dwóch żeśmy się musieli za niego zabrać. Taki był wściekły skurwysyn, no. I miał tę swoją brzytwę. Zawsze tak samo wzorowo naostrzono. Szef też? No. A jak? To uczy charakteru. Ja. Rozpoznał mnie od razu, jak tylko otworzyłem drzwi. Więc kiedy wszedłem, z miejsca wiedział, co się święci. Zwyzywał mnie jak cholerak. Katania, włoski psie, kryminalisto. A więc mówię mu, że przyszedłem zamiast Karola, a tym dalej swojej. I wygraża się brzytwą, żebym spieprzał, że on mi nic nie da. No i odpuścił. Dopiero kiedy miał nóż na gardle. Tydzień w tydzień to znosiłeś. Teraz chcesz to wszystko rzucić. Człowiek się uczy całe życie. Powiedz mi, bracie, jak ty to sobie wyobrażasz?
Zarobiłem wystarczająco pieniędzy, mam więcej niż potrzebuję. To co masz, masz, bo ja mówię, że możesz mieć. Zapracowałem na to. Zapracowałeś? I co chcesz z tym robić? Możemy w to wspólnie wejść, opowiadaj. Nie rób sobie nadziei, Albert, nie w tym rzecz. Musimy trzymać się razem, jesteśmy rodziną. Spójrz na Cyryla. Krzywdzisz go tym, co robisz. Ty tak myślisz? Nie, my wszyscy. Trudno, świat jest pełen rozczarowań. Co? Mówię, że nie zawsze idzie po naszej myśli. Tobie się wydaje, że masz na wszystko odpowiedź, tak? Gdzie tam? No jesteś biegły w słowach. Dziękuję. Ale w zły sposób z tego korzystasz. Zatrważam cię. Pieprzysz. To nie mój sposób jest zły, tylko twoja słabość ci daje popis. Nie obwiniaj innych za swoją niewiedzę. Ja nie mam złych zamiarów. No to wyjaśnij nam, jakie są te twoje zamiary. Chyba jesteś nam to winien. Potrzebuję zmiany. Ta myśl rosła we mnie od dłuższego czasu, a wszystko, co tu się dziś wydarzyło, tylko unaoczniło mi jej konieczność. A że niby co? Że jeśli przyjmę ten awans i zostanę, to zgniję w tym mieście razem z wami. Że mamy to miasto, kurwa, na własność! Czego chcieć więcej? Mam dość tych ulic, ludzi, tych samych miejsc. Nigdy stąd nie wyjechałem, nigdy nie widziałem morza na oczy. Na tym świecie jest coś więcej niż tu widzicie. Chodzi mi o proste potrzeby, tyle. To po co cały ten cyrk? Pojedź sobie gdzieś na parę dni i wróć. Nie na waszych zasadach. Sam na nie przystałeś. Byłem dzieckiem, robiłem co musiałem, żeby przetrwać. Miałeś zresztą w tym swój udział. No i gdzie ty niby chcesz jechać? I nie na parę dni, na dobre. Nikt cię tam nie zaakceptuje tak jak my. Jesteś dziki. Całe życie byłeś. Jestem dysfunkcją jako owoc waszego wychowania. Tu jest twoje miejsce. W przeciwieństwie do was wierzę nie tylko w to, co możesz sobie faktycznie wepchnąć do gęby, ale w większy obraz rzeczy. To wszystko nie było tym z początku. Dlaczego wy mi, kurwa, nie dacie choć trochę zrozumienia? Włącz radio. Czego ty jeszcze chcesz? Przestań się rzucać. Podjąłem decyzję, Cyryl. I myślałeś, że wszyscy to tak lekko przyjmą i się rozejdziemy? Dziękuję ci, naprawdę. Jestem wdzięczny za to, co dla mnie zrobiłeś przez te wszystkie lata. Jak rodzice umarli, obaj byliśmy jeszcze dziećmi. Zrobiłeś, co uważałeś za słuszne. Ale zrozumiałem, nie znam innego życia. I co w tym złego? Mam dość tego, co robimy. No to wyjedź. Spędź tam trochę czasu. Zobacz, co chcesz zobaczyć. Ale wróć. To nie ma sensu. Rozumiem cię lepiej, niż ci się wydaje. Masz tu dobre życie. Co ty chcesz zmieniać? Mali są królowie. Wystarczy na nich spojrzeć z góry, by się przekonać, że ten ich ogrom to zwykła plaga. Dość. Na zewnątrz. Ulicowcy! Odrętwieńcy! Spuść mnie! Zostaw mnie, zdejmuj. Nie chcę ci zadać więcej krzywdy niż muszę. Widziałem, jak to robisz wiele razy. Chcę, żebyś ty przede mną stał, nikt inny. Zrobiłem, co mogłem, ale nie chciałeś słuchać. Ty nas do tego popchnąłeś! Ty! Musiałeś upierać się przy swoim, bez względu na mnie, na konsekwencje! Twój manifest został usłyszany.
Nie byłeś w stanie pojąć ogromu władzy,